Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartek 16 lipca 2020 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. Są to słowa, które wyjmuję z Księgi proroka Izajasza z 55 rozdziału, gdzie w pierwszym wierszu czytam. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Zaś w Ewangelii według świętego Jana w 4 rozdziale i 14 wierszu czytam. Jezus mówi, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Kto z nas nie odczuwał nigdy pragnienia? Z pewnością nie ma takiego człowieka, zwłaszcza latem, gdy upały dają się mocno we znaki, wówczas odczuwamy pragnienie. Organizm nasz potrzebuje nawodnienia, potrzebuje ochłody. I po spożyciu wody, jakiegokolwiek płynu, czujemy się o wiele lepiej, wygodniej, bardziej komfortowo, nabieramy energii, po prostu chce się żyć. Czyż tak nie jest? I woda z pewnością jest niezbędnym składnikiem życia. Bez niej nie wyobrażamy sobie normalnego funkcjonowania, normalnego egzystowania. I niewątpliwie zdawał sobie z tego sprawę prorok Izajasz, który już 700 lat przed narodzinami Chrystusa powiada, nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Jednakże ten starotestamentowy mąż nie myśli tylko i wyłącznie o zwykłej, codziennej wodzie. Wodzie, którą my używamy, by ugasić swoje pragnienie, by zwilżyć swoje usta, by nawodnić pola, by coś ugotować i przygotować. On w swoim profetycznym przekazie nawiązuje niewątpliwie do słów Pana Jezusa. I Jezus w słowach, w hasłach dzisiejszego dnia powiada, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Pytamy, jaka jest to woda? Gdzie można tą wodę nabyć? Gdzie ją można kupić? I odpowiedzi należy szukać w Bożym Słowie. Tą wodą jest Jezus Chrystus. Tej wody napijesz się tylko i wyłącznie w społeczności Jezusa Chrystusa, a więc napijesz się jej poprzez modlitwę. Tu nie chodzi o zwykłe, codzienne klepanie pacierza, ale o szczere wołanie do Boga. Bo modlitwa jest rozmową z Bogiem, pełną czci, pokory, uniżoności, wypływającą gdzieś z głębi serca, z głębi duszy. Zachęcam każdego z Was do modlitwy. Tej wody życia napijesz się poprzez lekturę Bożego Słowa. Tak, pamiętaj, że to Słowo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości, ale ze słuchania tego Słowa rodzi się prawdziwa wiara. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o samo puste słuchanie, ale o wprowadzanie tego słowa w czyn. To jest tak jak z wodą. Jeśli my się napijemy, ugasimy swoje pragnienie. Jeśli pozwolimy, by ta sadzonka Bożego Słowa w nas kiełkowała poprzez modlitwę, poprzez religijne, bogobojne życie, wówczas będziemy w przyszłości zbierali owoc nie dwukrotny, nie dziesięciokrotny, ale stukrotny. Tej wody napijesz się, jak wspomniałem, przez lekturę Bożego Słowa, przez modlitwę. Tylko wówczas ta woda życia, którą jest Jezus Chrystus, będzie wypływała z nas. Pamiętaj! Nie tylko na wakacyjnych drogach i ścieżkach życia, ale pamiętaj o tym każdego dnia, w każdej chwili swojego życia.
Tylko Jezus jest Twoim, moim, naszym życiem. Ta woda nie jest daleko na pustyni naszego życia. Ona jest na pewno w naszym zasięgu. Sięgnij po tę wodę. Tak bardzo jej wszyscy potrzebujemy. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia. Dnia pełnego wody Jezusa Chrystusa. Niech ona będzie w nas źródłem wytryskującym Jego miłością i Jego dobrocią. Błogosławionego dnia. Z Bogiem. Do zobaczenia.